Cześć, witajcie. Dzisiaj mała niespodzianka. Odbiornik tranzystorowy Jovita w oryginalnym opakowaniu. Odbiornik posiada znak jakości. Pudełko zachowane, powiedzmy, w bardzo dobrym stanie jak na swoje lata, gdzie udzie jest niestety troszkę przetarte, ale ma swoje lata. Oryginalne opakowanie prezentuje się tak. To co? Zaglądamy do środka. Co kryje wnętrze? Jovita. Jest, udało się. Pusto. Oto nasza Jovita. Zachowana w oryginalnym stanie. Wszystkie nadruki są, o tutaj coś jest albo brudne, albo przetarte. Jest zabrudzona na swoje lata, jest. Czyli trzeba będzie ją wyczyścić. Jovita ze znakiem jakości. Oczywiście skąd? Unitra Eltra. Rączka cała, niezniszczona. Wyjście na zasilacz, dodatkowy głośnik oraz podłączenie gramofonu bądź magnetofonu. A oczywiście wyjście na słuchawki. A od spodu Jovita posiada pojemnik na baterię. I co ciekawe, posiada pojemnik na baterię dwóch rodzajów. Spróbujemy wyciągnąć opakowanie. O! Baterie R20 bądź baterie płaskie. Dwie sztuki. Łącznie 9 V. Widać, że baterie musiały już parę razy wyciec.
czyli trzeba będzie się tym problemem zająć, wyczyścić i przywrócić do stanu używalności. To co? Próbujemy odpalić radyjko. W tym celu posłużymy się zasilaczem zewnętrznym z krokodylkami podłączonymi pod zaciski baterii. Oczywiście oryginalna naklejka, 75 rocznik, to co by się zgadzało. OK. Radio zasilane z 9 V. Zasilacz ustawiony na 9 V. I czas podłączyć krokodylki. Za chwilę wracamy. Zasilanie podłączone. To co? Czas uruchomić radio. Czas uruchomić radio. Przyciskiem włączenia włączamy. Włączyliśmy sobie zakres długich. Możemy trochę UKF-u. Możemy sobie antenę trochę wysunąć. Oczywiście antena jest nieskazitelna, prosta. To co? Odpalamy. Voilà! Radio działa. Odbiera fale lustrzane. Zobaczmy, czy coś jeszcze więcej znajdziemy. Bardzo ciężko chodzi gałka strojenia. Zajmował się grupą Wagnera, więc badał. Kolejna stacja. Widzimy, że radio jest nieprzestrojone. Niestety. Czyli mamy dolny zakres UKF-u i parę stacji w odbiciu lustrzanym. Spróbujmy złapać Warszawę. Pierwszy program Polskiego Radia na drugi. Regulacja barwy dźwięku działa. Widać, że radyjko próbuje odbierać. Ciekawe, czy podświetlenie działa. O! Oryginalna żarówka z lat 70. świeci. W momencie, kiedy tutaj wracam do drugiego wątku, pan zatrzymany agent. To co? Zaglądamy do środka i sprawdzimy, co kryje wnętrze. Wracamy za chwilę. Co ciekawe, aby rozkręcić radio, wystarczy zdemontować dwie zaślepki z dwoma śrubeczkami, które są z jednej i drugiej strony obudowy, zaznaczam drewnianej obudowy, ze sklejki, dzięki czemu odbiornik ma naprawdę bardzo dobre brzmienie i obudowę można ściągnąć. Zaraz zobaczymy, czy się uda. Prawie.
Coś jeszcze gdzieś blokuje. Niestety prawdopodobnie obiesił się głośnik, więc za chwilkę spróbuję to ręcznie wyciągnąć, ale muszę odłożyć aparat. Za chwilę wracamy już ze ściągniętą obudową. Tak więc problem zażegnany, niestety nie był to głośnik, pomyliłem się, głośnik jest przykręcany. Problemem była spinka od rączki, która niestety wysunęła się, co się czasami może zdarzyć, więc wystarczyło ją ponownie mocno wsunąć, zakleszczyć i w tej chwili już rączka trzyma się równo i następnym razem już problemów z otwarciem obudowy nie będzie. A nasz odbiornik prezentuje się następująco. Głośnik, kondensatory filtrujące, zasilanie, płytka od zakresów fal długich, prawdopodobnie krótkich, średnich, żaróweczka od podświetlenia skali. Kabelki, które tutaj widzimy, są przylutowane do puszki głowicy UKF. Do góry antena ferrytowa. Głośnik GD10x16x3x5, 4-ohmowy, 3-watowy. Wzmacniacz zbudowany oczywiście na tranzystorach germanowych, w metalowych obudowach, AC187. Proszę, tak się to prezentuje. Głowica UKF, kondensator zmienny. Płytka od zakresów fal długich. Oczywiście kabelko Logia. Głośnik. W takim razie tutaj się niestety pomyliłem. Ta płyteczka jest odpowiedzialna za tuner UKF, czyli tutaj kabel, które są do góry podłączone, podłączone są tutaj do tej płytki, czyli tu jest cała pośrednia, detektor. Tak to wygląda. 75 rok. Tak to się prezentuje wnętrze odbiornika Jovita 1. Jeszcze ostatni rzut oka na końcówkę mocy. W późniejszych egzemplarzach zastąpiona układami scalonymi. Kondensatorki Elwy. Ciekawe w jakim stanie. No to czas skręcić Jovitę. Jovita już skręcona, wraca do swojego opakowania oryginalnego i będzie czekała na swoją kolej na przestrojenie, wyczyszczenie,
dokładny przegląd, sprawdzenie strojenia, wymiana niektórych elementów, na pewno naprawę gałeczki strojenia, bo niestety jakiś opór stawia, oraz wyczyszczenie potencjometrów głośności, przy okazji potencjometrów od regulacji barwy dźwięku. Tak więc zapraszam do subskrybowania, obserwacji kanału. Niebawem się spotkamy z Jowitem ponownie. Pozdrawiam.